Cześć, nazywam się Pepcok, oglądacie raport Obejrzyj Świata. Jesteśmy na Perkonie 2018 i rozmawiamy z organizatorem FanConu, Grzegorzem Grzesiem. Opowiedz nam trochę o FanConie i dlaczego warto przyjechać na tą imprezę. Cóż, no warto przyjechać na FanCon, jest to chyba ostatni konwent w wakacje. Jest w Rzymsu, to jest bardzo fajna okolica, mamy bardzo fajny teren na ten konwent, to jest szkoła Krowiok w Żywcu. Mamy tam 40 hektarów łącznie ze szkołą i tereny zielone. Wstęp na konwent jest darmowy. Jest to organizowane przy dużym wsparciu miasta. Można powiedzieć, że tutaj za to wszystko odpowiadają trzy grupy. Tak, jest to Żywieckie Stowarzyszenie Fantastyki Parzenica, jest to Chorągiew Żywiecka, o której będzie mógł więcej powiedzieć Tomasz, i jest to Akademia Fantastyki Japońskich Sztuk Walki Jedi Takeda. Gandalfa niestety z nami teraz nie ma, bo krąży po konwencie szukając nowych uczniów, ale może będzie miał czas się jeszcze odezwać. O czym jest FanCon? FanCon polega na tym, żeby zebrać ludzi, zebrać grupy i dobrze się bawić, tak? To jest konwent na to, żeby spędzić czas ze znajomymi, bawiąc się tak najlepiej, jak to możliwe. Nie wiem, czy macie jakieś pytania odnośnie FanConu? Wspomniałeś wcześniej, która to jest trzecia edycja FanConu. I mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepsza od poprzednich. Wspomniałeś, że jest to ostatnia impreza prawdopodobnie tego typu wakacje. Jaki jest termin w takim razie? 24-26 sierpnia. Okej, czyli jest to ostatni weekend. Ostatni weekend, więc jeśli nie ma innej imprezy w tym terminie, niestety nie pamiętam, czy jest, to można powiedzieć, że jesteśmy ostatnią imprezą w wakacje. Okej, ale widzę, że to są jakby macie bardzo duże i różne grupy, które organizują to. Czy macie jakąś taką specjalizację typu klimat średniowieczny, klimat fechtunku, rozumiem, w pewnego rodzaju? Czy niekoniecznie nastawiacie się na specjalizację? Na żadną konkretną konwencję, bo to jest kwestia doświadczenia i tego, jak bywaliśmy na konwentach. Konwencje lubią się psuć, tak, to się lubi rozmywać. A jeśli stawiamy na to, że chcemy zaprosić jak najwięcej ciekawych ludzi, dodajemy szansę, żeby każda grupa mogła przyjechać i sobie zaprezentować, żeby ludzie mogli zrobić program taki, jaki chcą, a nie wpasowywać się w jakąś sztywną konwencję, która, tak jak mówię, no nie zawsze wszystkim też potencjalnym gościom będzie odpowiadała. A tak mamy nadzieję, że otwartym programem, który zawiera wiele ciekawostek, w tym dużo takich grup, które coś robią ciekawszego niż tylko powiedzenie, my się tym zajmujemy, przyjadą, przebiorą się, pokażą. Wydaje mi się, że to jest o wiele ciekawsze niż po prostu jakiś sztywny, ramowy konwent, który jest na przykład tylko i wyłącznie fantastyczny albo tylko i wyłącznie mangowy. No to jest, jeżeli poczujecie jeszcze niedosyt konwentów na tegorocznych wakacjach, to serdecznie zapraszamy Was na FanCon w ostatni weekend sierpnia. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Pepcok z raportu Obejrzyj Świata z Perkonu 2018.